Przyznaj się, czy podczas diety próbowałaś ograniczyć spożycie tłuszczów, a nawet całkowicie ich unikać? Czy nadal uważasz, że tłuszcze są niezgodne ze zbilansowaną dietą lub dietą odchudzającą? Wiedz, że nie wszystkie tłuszcze są złe. Większość z nich ma kluczowe znaczenie dla zdrowia Twojego organizmu, ponieważ stanowią podstawę hormonów, mózgu i całego układu nerwowego. Ale skąd wiesz, które z nich są przydatne, a które należy odstawić? Tego wszystkiego dowiesz się z tego filmu. Naturalne kwasy tłuszczowe dostarczają energii. Można je znaleźć w oleju kokosowym, maśle, serach, tłuszczu wołowym, wieprzowym i owczym. Jeśli nie wiesz, naturalne, nasycone kwasy tłuszczowe mogą stanowić nawet połowę całkowitego dziennego spożycia tłuszczów. Ich główną misją jest funkcja energetyczna. W ten sposób organizm wykorzystuje je jako paliwo do energochłonnych procesów, nawet w spoczynku. Ale uważaj, aby nie przesadzić. Ich niekontrolowane stosowanie prowadzi do wzrostu poziomu cholesterolu we krwi, zaburzeń metabolizmu lipidów oraz innych chorób i dysfunkcji. Jeśli masz zaburzenia żołądkowo-jelitowe, lepiej nie ryzykować. Dietetycy zalecają, aby tłuszcze nasycone nie przekraczały 20% dziennego zapotrzebowania na tłuszcze lub 7% całkowitego zapotrzebowania na kalorie. Kwasy wielonienasycone zapewniają prawidłowe funkcjonowanie Twojego organizmu. Wchodzą w skład błon komórkowych i równoważą metabolizm, poprawiają elastyczność naczyń krwionośnych i biorą udział w syntezie innych złożonych związków organicznych, a nawet zapobiegają miażdżycy. Najczęstsze to omega-6 i omega-3. Ponieważ organizm nie może ich syntetyzować, należy je spożywać z pożywieniem lub suplementami. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe znajdują się w olejach roślinnych z nasion lnu, słonecznika, soi, orzeszków ziemnych i kukurydzy, w orzechach włoskich, migdałach i zielonych warzywach liściastych, małżach, ostrygach, wodorostach i niektórych rodzajach ryb, takich jak łosoś, pstrąg, makrela, śledź, sardynki, okoń lub tuńczyk. Wystarczy kupić nierafinowane masło i kilka razy w tygodniu jeść ryby. To nie jest trudne, prawda? Omega-3 utrzymują Twój mózg w zdrowiu. Swoją drogą są to tłuszcze najbardziej deficytowe w diecie, choćby dlatego, że u nas nie znajdziecie dużo dzikiego łososia. Jeśli nie wiesz, lipidy omega-3 chronią i wzmacniają strukturę włókien nerwowych, aby pomóc w utrzymaniu zdrowia mózgu. Ich brak może prowadzić do chorób depresyjnych, choroby Alzheimera oraz upośledzenia uwagi, nadpobudliwości umysłowej. Tłuszcze jednonienasycone obniżają poziom złego cholesterolu. Znajdziesz je w oliwie z oliwek, oleju rzepakowym, oleju sezamowym, maśle orzechowym, olejach macadamia, awokado i migdałach. Wiedz, że te tłuszcze są bardzo korzystne dla zdrowia, a w szczególności dla układu krążenia, ponieważ obniżają poziom złego cholesterolu, znanego również jako lipoproteina, o niskiej gęstości LDL. Nawiasem mówiąc, oliwa z oliwek zawiera w swoim składzie ponad 75% tłuszczów jednonienasyconych. Dobrze jest wybierać ciemne butelki z napisem Extra Virgin Olive Oil. Dlaczego on? Zawiera kilka przeciwutleniaczy i naturalne polifenole. Wyeliminuj wszystkie syntetyczne kwasy tłuszczowe, zwane również tłuszczami trans. Są to tłuszcze roślinne sztucznie przesycone wodorem, które stały się popularne ze względu na niski koszt, długi okres przydatności do spożycia oraz fakt, że nie utleniają się. Są szeroko stosowane w fast foodach. Najwyższe stężenie tych szkodliwych tłuszczów znajduje się w margarynie. Można je również znaleźć w maśle o zawartości tłuszczu poniżej 82,2%. Dlatego uważnie czytaj etykiety. Unikaj także majonezu, wypieków sklepowych, popcornu, półproduktów, niskiej jakości czekolady z niską zawartością kakao, ciastek, chipsów, w których notabene przekracza trzykrotnie dopuszczalną normę niezdrowych tłuszczów, frytek, gdzie norma jest przekroczona dokładnie 7 razy i wszystkie inne fast foody. Jeśli znajdziesz uwodorowiony olej na etykiecie produktu, radzę odłożyć go z powrotem na półkę. Jak prawidłowo łączyć tłuszcze? 2/3 Twojej diety może składać się z tłuszczów zwierzęcych i 1/3 z tłuszczów roślinnych. Wraz z wiekiem zwiększ tę proporcję w stosunku do tłuszczów roślinnych. Teraz już wiesz, które tłuszcze są dla Ciebie dobre, a z których musisz natychmiast zrezygnować, aby zachować zdrowe ciało. Jeśli ten film był dla Ciebie przydatny, oceń go i poleć znajomym, a także napisz swoje wrażenia w komentarzach.